Cześć, siemanko, witajcie na kolejnym vlogu na kanale Agrozakrzewscy. Dzisiaj, jak sami możecie zobaczyć, dość nietypowo, bo właśnie wszędzie. Także uprawiamy dzisiaj Sterlandem, tutaj naszym Fendem 936. Tutaj akurat uprawiam pod kukurydzę. No i tu uprawiamy, tu mam 9 przejazd. Także z tej strony już 9 przejazd, działkę już też objechałem sobie dookoła. No i dosyć fajnie to idzie. Tutaj właśnie mieszam obornik. Tutaj był wcześniej właśnie wywalany. No i teraz po prostu uprawiam. Tutaj na głębokość 30-32 cm. Tutaj jeszcze później wam wyjdę, pokażę wam, jak to wygląda. Jak to wygląda po Terlandzie i jak to się właśnie prezentuje. Moim zdaniem Terland bardzo fajna maszyna, godna naprawdę polecenia i dosyć uniwersalna, bo nie jest to typowy bezorkowiec, tylko jest to właśnie pług dłutowy, aczkolwiek u nas w gospodarstwie służy jako za taki agregat bezorkowy, można by też powiedzieć, oraz głębosz, bo wiadomo, możemy go tutaj wsadzić aż 65 cm w ziemię. No i wtedy to już naprawdę przemiesza. Tych kamień w ogóle mieliśmy. Akurat na tej działce to za dużo kamieni nie ma. Tutaj drugi dopiero kamień, także później będzie trzeba po niego przyjechać. No i uprawiamy naszym Fendem 936. I to, jak sami widzicie, dosyć na taką głębokość ma dosyć lekko. Tutaj 1300 obrotów niecałe. No i tak powoli właśnie uprawiamy. Dzisiaj akurat sobie wyjechałem, myślę, nie wiem, około 20 hektarów sobie na spokojnie tutaj zrobię. Chyba, że jeszcze coś mi właśnie dojdzie tutaj do uprawy. Mogliście już Terlanda widzieć na moim kanale, niejednokrotnie myślę. Aczkolwiek był też właśnie vlog z testów 7R, kiedy to testowałem John Deere 7R z Terlandem. Tutaj właśnie wam pokażę jeszcze, jak mam właśnie zrobione. Tutaj naciskam end po dojechaniu do poprzeczniaka. On tutaj zwalnia. Tutaj z tyłu Terland się podniósł, jak sami widzicie, po zastosowaniu jednego przycisku. Czyli właśnie tak jak to działa w John Deere, system iTech. Tak samo i tutaj właśnie mamy to wszędzie. I tutaj wjedziemy sobie w którąś ścieżkę. Załóżmy, że w tą. Wycofamy, żeby było na równi. No i naciskam go. Wjeżdża mi w ścieżkę, tutaj Terlanda z tyłu opuszcza i włącza sobie tempomat pierwszy. Mam zapisane właśnie, tutaj możecie zobaczyć, na tempomacie mam zapisane 9,5 km na godzinę, gdzie z taką prędkością, bo teraz coś właśnie poczuł, ciężej trochę miał, i z taką prędkością uprawiam właśnie 9,5 km na godzinę. Wiadomo, dałby radę szybciej, aczkolwiek myślę, że prędkość w tym zabiegu akurat jest zbędna. Jeśli chodzi o samą maszynę właśnie Terlanda, to naprawdę bardzo fajnie się to sprawdza i bardzo ładnie on tam miesza tutaj obornik z resztkami właśnie po kukurydzy. Tu jest dosyć mała działka akurat, nie wiem, to jest 6 hektarów bodajże lub 7 w kawałku, także nie jest to zbyt duża działka. Tutaj możemy w ogóle zobaczyć, pokazuje nam średnią na godzinę. Jest to 2 hektary i 80 arów na godzinę. Wjechaliśmy na 13 przejazd. No i tak powoli już sobie właśnie uprawiam. Myślę, dosyć fajnie to robi. I ładnie miesza resztki po prostu. Jak widać, zabezpieczenia hydrauliczne pracują.
jak mogliście zobaczyć właśnie jak kamień gdzieś tam się odbił. Nie wiem właśnie, czy wy dobrze widzicie, jak Terlan tutaj robi. Mogę otworzyć szybę właśnie. I możecie zobaczyć właśnie, jak on tutaj fajnie miesza. Jak każda łapa podnosi i tak rozrzuca na boki. I trafia to w kolejną łapę, która właśnie to fajnie dosyć rozbija. No a później mamy dwa właśnie te wały, takie typu kolczatkowe z tyłu, które fajnie to rozbijają nam bryły. I dosyć fajnie zagęszczają tutaj nam ziemię. Dobrze, zamykałem. Mam nadzieję, że było mnie dosyć dobrze słychać. No i tak powoli właśnie sobie uprawiam. Coś jeszcze może na temat samego czujnika. Czyli jest to Fendt 936, czyli 360 koni mechanicznych. No i tak naprawdę zbytnio nie odczuwa tego Terlanda. Zważając właśnie te myślę na warunki pogodowe. No to naciskamy sobie end. On nam zwolnił, tam podniósł. Tutaj co mi się strasznie podoba w Fendzie 936, że jest mega zwrotny. Tutaj mimo swojego jakby gabarytu jest naprawdę fajnie zwrotny. To jest, myślę, mega na plus tego czujnika. Tu wjechał, tam już opuścił. A i tempomat się wyłączył. O, trzymałem nogę na gazie i się tempomat właśnie wyłączył. No, ale już go wrzuciłem. Także jedziemy. Tutaj możecie właśnie sobie zobaczyć różnicę, gdzie był bornik. Jak wyglądało przed, a to jak wygląda po. Moim zdaniem Terland super to miesza. To możecie zobaczyć sobie. I jeszcze za nami tutaj. Patrzcie, jak ładnie rozbija tej obornik i go miesza. Także Terland jak najbardziej maszyna godna polecenia, która fajnie się u nas w gospodarstwie sprawdza. Aczkolwiek myślę, że tutaj jakbyśmy już przechodzili tak typowo na system bezorkowy, to byśmy przechodzili właśnie, myślę, coś w stylu top-downa, coś, myślę, w tym kierunku byśmy szli. Mi osobiście top-down naprawdę przypadł do gustu, fajnie to robi top-down i fajnie po sobie zostawia efekt. Także myślę, jest to jak najbardziej na plus. Jest to dosyć ciekawa maszyna do naszego gospodarstwa. Myślę, warto rozważenia. A tutaj praktycznie jest 5 lat system bezorkowy już na tej działce. Już jak niektóre działki zaczynamy, przechodzimy właśnie ten system bezorkowy, to już przy nim zostajemy i po prostu go kontynuujemy. To jak sami zobaczycie, tak wygląda działka, już z tej mam doprawione. Tutaj będzie zasiana kukurydza akurat na tej działce, tak jak w sumie na większości naszych działek. No i tak to leci. Naprawdę tutaj fajnie się fendem uprawia. Myślę, zwłaszcza temu, że ma wielowahacz, co wpływa, myślę, dosyć znacząco na komfort w tym ciągniku. No i tutaj właśnie jak wychodził w ogóle 7V8, czyli nowa ta seria 700 w Fendzie, liczyłem na to właśnie, że będzie ona na wielowahaczu. Niestety takie małe, można powiedzieć, rozczarowanie, że niestety nie jest na wielowahaczu.
Tak samo i w John Deere seria 8R, tylko jest na wielowahaczu. Także to jest też dosyć, moim zdaniem, minus, że producenci stosują tutaj właśnie wielowahacz w swoich większych silnikach. To jest właśnie, myślę, na minus. Tutaj dojedziemy do poprzeczniaka i właśnie wysiądę. Postaram się właśnie Wam pokazać, jak to wygląda po Terlandzie oraz na jaką głębokość właśnie jeszcze sprawdzę. Tam na początku pola w ogóle jeszcze sprawdzałem, ale nie nagrywałem Wam, także... No tutaj mamy ustawione tak na 30 cm. Ale wiadomo, lepiej wysiąść i to sprawdzić. Tutaj dojeżdżamy, naciskamy end. Strasznie właśnie lubię takie możliwości, jak na przykład iTech w John Deere, czy tutaj właśnie takie przypisywanie sobie wielu funkcji pod jeden przycisk. Naprawdę jest to dosyć przyjemne i bardzo ułatwia tej pracy na polu. Pod jednym przyciskiem mam wiele zastosowań. Dobra, trzymujemy się. Jak sami widzicie, w ogóle mamy przemiane szyby wszędzie. Tutaj macie taki rzut oka na cały zestaw Bednara wraz z fendem. No i tutaj na efekt po Terlandzie. Tak jak sami widzicie, ziemia jest dosyć luźna i fajnie jest to wymieszane. Jak na system bezorkowy, dosyć fajnie to działa. Tutaj przyciśniemy sobie nogą, myślę, może trochę za mocno. No i mam nadzieję, że dosyć dobrze to widzicie. No tak około 27 cm. O, dobra, także tutaj dokładnie sprawdzamy metrówką. Równo właśnie sobie sprawdzimy. 27-28 cm. Mam na ustawione na 30 cm, czyli tak jak w sumie mówiłem, czyli trochę nam się łapy pozalepiały. Już Bednar dosyć trochę brudny. Aczkolwiek sezon się zaczął. I możecie sobie właśnie zobaczyć różnicę, jak to jest fajnie. To jest miękko pod nogą. I dosyć fajnie, jak to jest wymieszane. Tutaj macie jeszcze rzut oka na fenda. No już jak Wam właśnie mówiłem, 900 mi się osobiście podoba i ładnie ona wygląda. Dobrze, także ruszamy. My już zobaczyliśmy na ile mniej więcej robi. Trochę go zgłębiłem, bo tam wyszło już 27 cm. Chciałem robić na 30, aczkolwiek 3 cm w to, czy we w to. Tak naprawdę mała różnica, aczkolwiek jeszcze go trochę zgłębiłem, żeby na pewno była ta 30. No i ja sobie uprawiam. Myślę, nagram coś jeszcze z drona, żebyście mieli jakieś stawki oraz coś na Instagrama. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Myślę, już tutaj będziemy powoli kończyć tego vloga. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że wytrwaliście do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i że zostawicie coś po sobie, czy to w komentarzu, czy też właśnie jako łapkę w górę, czy też suba, co nie? Także myślę, będzie to właśnie koniec odcinka. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do następnego filmu. A filmy postaram się wrzucać co niedzielę o godzinie 12. Hejka!